chwalmy Pana, bo jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Witajcie, kochani, rozpoczynamy kolejny dzień karmiąc się słowem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza i dzisiaj skupimy się na wersecie 5, ale przeczytam wszystko, abyśmy byli w kontekście. Słowo Boże jest duchem i jest życiem. Trwajcie w Nim i bądźcie posłuszni Chrystusowi. Nie chodzi o książkę, nie chodzi o literkę. Kot przyszedł ruszać statyw. Kocie, uspokój się. Chodzi o ducha. Chodzi o ducha, bo Jezus Chrystus ożywi w was to słowo i poprowadzi was dzisiaj tam, gdzie chce was mieć. Czytamy od początku. A Jezus, przywoławszy swoich 12 uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby. I rozesłał ich, żeby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział też do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy i nie miejcie dwóch szat. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A jeśli was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo przeciwko nim. Nie rzucajcie swych pereł przed świnie. Nie rzucajcie pereł przed świnie. Co to znaczy? Jezus Chrystus tak nie robił. Jezus Chrystus nie sprzedawał siebie, nie sprzedawał Ewangelii. On stał w mocy Ojca i realizował Jego wolę. I mówił w przypowieściach. A kto chciał poznać Królestwo Boże, poznać Jego, poznać Boga, przychodził i zadawał pytania, bo był pociągnięty przez Ojca słowem wypowiedzianym przez Syna. Ojciec pociąga ludzi do Syna, a Syn przyprowadza ich do Ojca, bo oni jedno są. I teraz dzisiaj jest tak samo. My nie głośmy dzisiaj Ewangelii gadając. Słowa to jest wiśnie na torcie. Tak jak ja już mówiłem, to co zauważyłem, to co sam, czego sam doświadczam. Głośmy Chrystusa naszym życiem. I kiedy już Pan Jezus powie nam, że mamy się słowem podzielić, albo ludzie przyjdą, zaczną pytać, wtedy będą otwarci, wtedy ten fragment nie ma zastosowania. Ale jeżeli my żyjemy, jesteśmy, głosimy i w sercu wiemy już, że mamy się podzielić Ewangelią i ludzie ją odrzucą, to my nie lejmy ich Biblią po głowie, nie próbujmy stosować szantaży emocjonalnych czy czegokolwiek innego, tylko stańmy i powiedzmy: słuchajcie, odrzucacie dawcę życia. Bez Niego nie będziecie mieli życia w sobie i umrzecie. Chrystus na was czeka, ale jeżeli się nie nawrócicie, pomrzecie. Ja pójdę do tych, do których prowadzi mnie Pan. I idźcie dalej do innych ludzi, ponieważ inni czekają na zbawienie. Wiele osób się zastanawia: Boże, co z moją rodziną? Oni cały czas nie wierzą, cały czas nie szukają Boga. Ja już robiłem wszystko, mówiłem, gotowałem, sprzątałem, stawałem na głowie, nie wiem co jeszcze. Wszystko ma swój czas. Ty bądź Chrystusem, bądź miłością, niech On przez ciebie żyje. Żyj, ale przestań, jeżeli widzisz, że Słowo Boże jest odrzucane przez nich. To nie rzucaj pereł przed świnie, jak mocno, jakkolwiek mocno to teraz brzmi. Ale po prostu bądź Chrystusem w domu i milcz. Poczekaj, aż Słowo Boże wykona swoją pracę i oni będą zadawać ci pytania. A ty skup się na tych, którzy chcą słuchać. Bo Chrystusem mamy być wszędzie. My zwyciężać mamy świat naszym życiem. Chrystus przez nas zwycięża świat przez swoje życie w nas. My jesteśmy z Nim scaleni. I teraz głoszenie Ewangelii to jest całe twoje życie, a słowa to jest wiśnia na torcie. Kiedy Pan mówi: teraz Janek, odezwij się, posiej, powiedz. Nie zawsze jest tak samo. Nie ma szablonu. Nigdy nie było i nigdy go nie będzie. Każdy człowiek jest inny. Jeden jest zraniony religijnie. Drugi Boga nigdy nie poznał i nie ma z Nim nic wspólnego. Ktoś inny jest w jakiejś organizacji, denominacji. Ja teraz głoszę publicznie. To jest coś innego.
Ja głoszę publicznie i każdy z was w sercu to rozsądza. To jest coś innego. Jezus też głosił publicznie, ale kiedy ja jestem w domu, kiedy spotykam się z ludźmi na treningu, z przyjaciółmi, w szkole, na studiach, to jest posłuszeństwo Duchowi. Tak samo jak On mnie prowadzi tutaj, w co głęboko wierzę, poddając się Mu całym sercem do tego, żeby mówić publicznie, tak samo poddaję się Jemu wszędzie, gdzie jestem. I tu nie chodzi o to, że Ty z kaliber wyciągasz i do wszystkich walisz ten sam tekst. Uwierz w Jezusa, bo jak nie, to umrzesz. Tylko Ty pytasz Ducha Świętego: Panie, jak ja, co mam zrobić teraz? A Jezus mówi: milcz. Bądź, kochaj, trwaj, rozmawiaj. Kochaj! Pierwsza podstawowa służba i pierwsza podstawowa ewangelizacja to jest miłość do ludzi. Miłość, bycie z nimi, nasza wyrozumiałość wobec nich, inne nasze zachowania. To jest to. Pozwólmy, żeby Duch Święty sam działał. I przyjdzie moment, w którym Jezus powie: a teraz się Janek odezwij. Nie wiem, na przykład postawić się do mikrofonu przy klasie. Mówi: teraz się Janek odezwij. I wtedy jest: o, ja cię kręcę, co oni sobie pomyślą? I serce ci mówi: mów! A głowa ci mówi: I ty wtedy: Panie, ufam Tobie. I mówisz. Tak samo jest w relacjach z ludźmi. Panie, co mam powiedzieć? Milcz. Panie, co mam zrobić? Powiedz teraz, ale nie dużo. Powiedz tylko to, że ja zmieniłem Twoje życie. I niech to da im do myślenia. Nie zasypujmy ludzi od razu wszystkim, bo oni nie są w stanie tego zrozumieć i tym bardziej przerobić. Ale dajmy im, posiejmy w nich słowo i niech sam Duch w nich pracuje. Niech zejdzie z nas w końcu jakieś takie napięcie, taka znowu religijna czapa, która mówi, że my mamy wszędzie gadać o Jezusie. To jest nieprawda. Takie napięcie przychodzi, ja już mówiłem o tym w jednym filmie, takie cielesne, potępieńcze, imperatywne robienie rzeczy dla Chrystusa. To jest druga skrajność ciała, w którą próbuje nas wepchać szatan. Z jednej strony mamy: nie będę mówił nic, boję się, nie odzywam. Z drugiej strony jest: musisz teraz tu. Wchodzisz do sklepu, nie możesz powiedzieć do widzenia, tylko chwała Panu. No nie, bo ludzie patrzą i mówią: ty, no to porąbany. Oni tego nie zrozumieją. My musimy się wczuć w Jezusa, w miłość, w uśmiech. A jak ktoś stanie się uśmiechni i powie: wie Pani co? Dzisiaj jest taki piękny dzień, cieszę się, że mogłem Panią tutaj spotkać i życzę Pani dobrego dnia. To jej kopara wyleci w kosmos, bo zazwyczaj przychodzą ludzie i mówią: dawaj to, dawaj tamto. I ona zapyta: ej, ale ja Cię kręcę. Pan jest zawsze taki miły. Po 10. razie. Dlaczego? No wie Pani, dla mnie też ktoś jest miły w tym życiu i nazywa się Jezus Chrystus i oddał za mnie swoje życie. I wie Pani, że On za Panią też umarł? I wzywa wszystkich do pokuty, czyli do nawrócenia. Ale On to robi z miłości, żebyśmy my mogli z Nim trwać i żyć. Bo On nas do końca umiłował. I już jest pyk. Naprawdę. My przestańmy dźwigać na sobie brzemienia zbawienia świata, bo Jezus to podźwignął i Jezus to wziął na krzyż. I On przez nas to realizuje. On zbawił świat i On zbawia świat. A my mamy w radości, w pokorze Jego sług i przyjaciół wypełniać Jego wolę każdego dnia. I jak ktoś was nie przyjmie, to się na niego nie obrażaj, tylko strząśnij pył, powiedz prawdę i idź do innych. Ale nie garć nimi. Zrób to na świadectwo, żeby ten człowiek zrozumiał: ej, on naprawdę niczego nie sprzedaje. On nie chciał mi nic wcisnąć. On teraz pójdzie do innych. Może faktycznie ja się muszę zastanowić nad swoim życiem. Przestańmy być jak taka babka na rynku, która coś sprzedaje. Chociaż nigdy w życiu nie widziałem takiej babki, która by się zachowywała tak jak my. Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Przestańmy tak robić coś usilnie. Bo Bożą wolę również się pełni usilnie, w wytrwałości. Ale musicie wiedzieć, o co mi chodzi. Mi chodzi o takie cielesne napięcie, które cię do czegoś zmusza. Jak coś takiego czujesz, to nie rób tego, bo to jest ciało.
Chrystus nas prowadzi w miłości przez pokój, przez cierpliwość, również przez odwagę, przez trud i wytrwałość, ale to wszystko idzie z serca, idzie z głębszego poziomu. A jeżeli ty w umyśle czujesz nacisk, to jest ciało. Nie słuchaj tego. Raczej wtedy usiądź, przeżyj to, wsłuchaj się w głos ducha i bądź mu posłuszny. I to jest kluczowe. My mamy żyć w pokoju, pozwalając na to, aby Jezus przez nas żył. I to jest brzemię słodkie i ciężar lekki. To jest to. Będzie ciężko, wiadomo. Będzie nacisk, wiadomo. Ale tu jest peace and love. Jesus Christ is my life. Amen. Rozumiecie, o co chodzi? To jest kluczowe. Kluczowe, że Paweł, który siedział w więzieniu, on był ściskany, ale on śpiewał, bo wiedział, że jest wolny. Tak jak my jesteśmy wolni w Chrystusie Jezusie, bo Jego miłość jest nie do zatrzymania. Tylko bądźmy mądrzy, przestańmy być bezmyślni i nie używajmy wiary bez mądrości. Naprawdę zatrzymajmy się na chwilę, bo tym można zrobić ludziom wielką krzywdę. Czy jakimś dzieleniem się proroctwem, snem, czymkolwiek. Jak ktoś nie ma połapanej relacji z Bogiem i nie ogarnia jeszcze tego, to często swoje jakieś wyobrażenia serca czy maniaki będzie przekazywał innym, raniąc ich tym. No a to z Jezusem nie ma nic wspólnego. My mamy wszystko badać i rozsądzać. Mamy być prawdziwi. To jest właśnie też odnośnie usługiwania ludziom darami duchowymi, które są. Ale my najpierw nauczmy się ludziom usługiwać człowieczeństwem. A potem dopiero Chrystus te dary sam będzie manifestował i je wykorzystywał. Będzie objawiał je. Będzie to sam robił. W miłości, pokoju, prostocie, kiedy nasze serce będzie już wymiecione, przyozdobione, oczyszczone Jego świętym duchem. I Ojcze, proszę Cię o to. Amen.